pan chce poinformować sojuszników, że złamaliśmy Enigmę. Niemcy czytają francuskie szyfry. A my damy Francuzom klucz do Enigmy, tak? Czy ty sądzisz, że naród, który ma tak fatalne hotele, może mieć dobrych kryptologów? Największa tajemnica armii niemieckiej, maszyna szyfrująca Enigma. Skonstruowaliśmy agregat. 12 maszyn Enigma, które nazywamy bombą. W ciągu około 2 godzin znajduje klucz do każdego szyfru. O najważniejsze pytanie, jaką cenę wyznaczą nasi polscy gospodarze? Polska nie zamierza handlować ani honorem, ani wiedzą. Nie zbędą do walki. Nie kupczy się bronią, którą zamierza się zwyciężać. Września 1939 roku. Nadszedł czas ewakuacji zespołu Biura Szyfrów. Najwyższy czas. 2 dni później wojska niemieckie podeszły do Warszawy. Zostawiamy tu kawał życia, co? Życie, panie pułkowniku, to wolałbym stąd zabrać. Najlepiej w całości. A jeżeli chodzi o miejsce, to przez ostatnie 2 doby robiłem wszystko, żeby nie zostawić tutaj żadnych śladów naszej roboty. Najważniejsze elementy sprzętu, wirniki i inne charakterystyczne części maszyn, przetopione w piecu hutniczym, aby nieistotne części zakopane w lesie w okolicy ośrodka. A jeżeli Niemcy znajdą? Dojdą do wniosku, że prowadziliśmy tu magiel elektryczny. Bomba bez wirników przypomina magiel. Dokumenty? Mniej ważne spalone, ważne w skrzyniach, gotowe do ewakuacji. Enigmy? Jedna pojedzie z nami w kolumnie motorowej, druga eszelonem kolejowym. Czas ruszać. Wyruszali w drogę, nie mając innego celu, jak tylko nie dać się złapać Niemcom. Inni kryptolodzy z zespołu BS-4, w tym Różycki, Rejewski i Zygalski, wyjeżdżali z Warszawy pociągiem. 3 tygodnie później Warszawa skapitulowała. 120-140 tysięcy żołnierzy poszło do niewoli. Przez prawie 3 tygodnie bronili miasta, aż dalsza walka straciła sens. Ich długie kolumny mijały na drogach oddziały okupanta zmierzające do stolicy. Wśród żołnierzy Wehrmachtu były specjalne grupy niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu Abwehry. Ich zadaniem było odnalezienie akt polskich tajnych służb. W siedzibie sztabu głównego w Pałacu Saskim znaleźli puste sejfy. Jednakże w Forcie Legionów na półkach czekało prawie kompletne archiwum polskiego wywiadu. Potrzeba było 6 ciężarówek, aby przewieźć akta do centrali Abwehry w Berlinie. Skutki ich ujawnienia były tragiczne. Wilhelm Canaris, szef wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Abwehra. Kapitan Oskar Rajle, oficer kontrwywiadu. Jak mnie pan tu odnalazł w niedzielne przedpołudnie? To jest mój pierwszy wolny dzień od ponad pół roku. Panie admirale, przepraszam, ale chciałem panu osobiście przekazać najnowsze wiadomości na temat Enigmy. To sprawa, która wciąż... Wiem, niepokoi pana. Już raz kiedyś rozmawiał pan z generałem Feldgiblem i to było nawet stosunkowo niedawno. Alarmował go pan, że Polacy zwołali konferencję w Warszawie. Panie generale. Wracam od Führera. Rozmawialiśmy o ważnych sprawach. Jak rozumiem, pan czekając tutaj ma coś równie ważnego. Obawiam się, że będzie pan musiał wydać rozkaz zmiany szyfrów. Nasz agent z Paryża przekazał, że w Warszawie odbywa się konferencja trójstronna. Biorą w niej udział kryptolodzy z Anglii i Francji. Na razie tylko tyle wiemy. Taka konferencja odbyła się już w styczniu w Paryżu. I co? Informacja o nowej konferencji to nie powód, żeby całą łączność stawiać na głowie. Uznałem, że muszę jak najszybciej pana ostrzec, skoro Polacy zaprosili Noxa, głównego angielskiego kryptologa. Był w Paryżu. Wrócił stamtąd bardzo niezadowolony. Powiedział chyba, że polscy kryptolodzy to idioci albo jakoś tak. Ale mimo to przyjął zaproszenie i pojechał do Warszawy. Fałszywy alarm. Żaden zespół kryptologów nie jest w stanie złamać Enigmy. No, chyba, że ktoś wykradł tę maszynę i wszystkie związane z nią dokumenty. Panie generale, to kolejny niepokojący sygnał. To są tylko niejasne przypuszczenia. Na ich podstawie nie mogę podejmować kroków, które mogłyby zaburzyć tok naszych przygotowań, w których Enigma jest bardzo ważnym elementem. Niech pan do mnie przyjdzie, jak pan będzie miał dowody, a nie przypuszczenia.
Czyżby miał pan jakieś konkretne dowody na to, że generał Feldgiebel mylił się? Nie, ale w Warszawie przejęliśmy archiwum polskiego wywiadu. I wiem, że znaleźliście 3 odszyfrowane depesze Enigmy. I z tym pan do mnie przyjeżdża. Z Trewiru. Bo zdaje się, tam jest pańska placówka, prawda? Tak jest. Ale ze względu na moją znajomość języka polskiego i polskich spraw do mnie trafiają najważniejsze materiały. Wśród nich depesze z 1937 roku. Polacy chyba otrzymali je od jednego ze swoich agentów, których gestapo właśnie wyłapuje, dzięki dokumentom z Warszawy. No właśnie. Czyli nie ma pan żadnego konkretnego śladu, który wskazywałby, że szyfr Enigmy jest zagrożony? Co gorsza, polscy kryptolodzy wymknęli się z Warszawy, być może nawet z Polski. Nie tylko generał Feldgiebel, z którym rozmawiałem nie dalej jak tydzień temu, ale również ja uważam, że to jest niemożliwe. Niemożliwe. Przeglądałem dokumenty finansowe polskiego wywiadu. Na ich podstawie mogę stwierdzić, że w jego strukturze istniała zakamuflowana komórka. Zakamuflowana? Zatrudniano tam matematyków. Wabwa, że także zatrudniamy matematyków, ale oni zajmują się zestawieniami statystycznymi, a nie kryptologią. No i wie pan również, że ich pensje nie są za wysokie, a matematycy w Polsce byli wynagradzani bardzo dobrze. Nie płaci się takich pieniędzy ludziom, którzy nie dowiedli swojej użyteczności. Nie podzielam pańskich obaw. Rozumiem jednak, że od bezpieczeństwa tego szyfru zależy sukces naszych operacji w nadchodzących kampaniach. Niech pan działa i informuje mnie o wynikach. Panie admirale, bardzo proszę o zgodę na kontynuację śledztwa w sprawie polskiego radiowywiadu. Niech pan przyjdzie do mnie jutro. Do biura. Tak jest. Kapitan Rajle mógł marzyć, że polscy pracownicy radiowywiadu wpadną w jego ręce. To było najważniejsze dla niemieckiego wywiadu. Ale nasi kryptolodzy byli już względnie bezpieczni. Z grupy ewakuowanej samochodami po przekroczeniu granicy z Rumunią nasi oficerowie zostali internowani. Natomiast pracownicy cywilni radiowywiadu Rejewski, Zygalski, Różycki zgłosili się do ambasady polskiej w Bukareszcie. Stamtąd odesłano ich do ambasady brytyjskiej, z ambasady brytyjskiej do ambasady francuskiej, gdzie wreszcie ktoś się nimi zajął. I z Bukaresztu odesłano ich pociągiem przez Turyn, Mediolan do Francji, do Paryża. W wyniku interwencji dyplomatycznej oficerowie zostali zwolnieni z obozu internowania i również wyruszyli do Paryża. Aczkolwiek ostatni pracownicy radiowywiadu dotarli do Francji dopiero w lutym 1940 roku. To nie oznaczało, że ich wojenna tułaczka zakończyła się, dopiero zaczynała się. Polskie drogi prowadziły do Francji. Tam wódz naczelny generał Sikorski przystąpił do formowania polskich sił zbrojnych. Na podstawie polsko-francuskiej umowy wojskowej z 12 września 1939 roku władze tego państwa oddały do dyspozycji Wojska Polskiego obóz ćwiczebny, który stał się centrum formowania naszych oddziałów. Sikorski nie potrafił jednak uwolnić się od niechęci wobec sanacyjnych oficerów tak bardzo, że zwrócił się do władz francuskich o wydzierżawienie więzienia. Gdy to się nie udało, utworzono ośrodek oficerski w małej mieścinie daleko na zachodzie Francji. Osadzono tam 69 generałów i wysokich oficerów, uznanych za winnych klęski wrześniowej. Wielu pozostało bez przydziału. Nasi kryptolodzy, którzy z Rumunii przedostali się do Francji, liczyli, że znajdą się w szeregach nowej polskiej armii. Nie byli przecież winni klęski wrześniowej, ani nie zasłużyli się w czasach sanacji. O ile pamiętam, w Warszawie piłeś dużo kawy. Tak. To były inne czasy. Co ustaliliście? Zostawiają nas na lodzie. Odrzucili nasze podania o przyjęcie do armii, ale nie tylko twoje i moje, ale całej grupy. Uzasadnili? No, oczywiście. Armia Polska we Francji potrzebuje piechurów, marynarzy, lotników, a nie kryptologów. To oczywiście jest oficjalne
stanowisko. A nieoficjalne? Nowe władze niechętnie widzą ludzi skażonych współpracą z sanacją. My? Współpraca z sanacją? A przypięli nam taką łatkę z uwagi na pracę w drugim oddziale. Ale jest jeszcze jedno wyjaśnienie. Pułkownik G. Mój największy przyjaciel z czasów warszawskich. Pamiętam jego donos na ciebie. Zarzucał ci, że kradniesz. Wejdź. Panie generale, pułkownik Langer melduje się na rozkaz. Jak pan siada? Coś nie jest dobrze. Ten donos... dostałem 2 dni temu. Ja nie będę tajem, że jego autorem jest pułkownik G. Panie generale, proszę pozwolić mi opowiedzieć rozmowę mojego podwładnego kryptologa Różyckiego z matką. Staruszka zaniepokojona, że syn kupił samochód, kilka garniturów, a ma dopiero 30 lat, pyta: synku, zbudowałeś dom, masz dużo pieniędzy, a ja nie wiem, co robisz, gdzie pracujesz. Powiedz, jak matce, czy ty kradniesz? Odpowiadam, panie generale, nie kradnę. A dom zbudowałem z nagrody, z wysokiej nagrody, którą wódz naczelny przyznał wszystkim członkom biura szyfrów za złamanie enigmy. Wiem. Stachiewicz podarł donos i sprawa przestała istnieć, ale teraz pułkownik G jest groźniejszy. Został zastępcą szefa oddziału i podobno w głębokiej trosce o czystość moralną szeregów złożył wniosek o śledztwo w sprawie naszej przedwojennej działalności. A ci, którzy tak chętnie rozprawiają się z sanacją, pewnie łatwo mu uwierzą. I co? Zamkną nas w Serezie? Czy oni naprawdę nie zdają sobie sprawy z wagi naszej roboty? To jest, panie majorze, cena dochowania tajemnicy. Nikt nie wiedział, co robimy, a wszystkich kłuło w oczy to, jak nas doceniają. A propos, zdaje się, że wydałeś ostatnie pieniądze na kawę. A ty jesteś bogatszy? Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Najgorsze jest to, że grupa się rozpada. Utrata kogokolwiek z sekcji niemieckiej to jest katastrofa. Nie my będziemy o tym decydować. W sztabie rozmawiali o przekazaniu nas pod francuskie dowództwo. O najprostsze rozwiązanie pewnie na tym się skończy. Pozbyli się nas. Wiele wskazuje, że powodem banicji naszego zespołu kryptologów ze środowiska tworzącego się, środowiska emigracyjnego, było poczucie nienawiści wobec ludzi, którzy odnieśli sukces. W ten sposób pozbywaliśmy się jednego z najważniejszych aktywów naszej polityki zagranicznej, a była to karta atutowa, którą należało wygrać w naszych kontaktach czy rozgrywkach z sojusznikami. Już wcześniej, w lipcu 1939 roku w Warszawie, oddaliśmy w ręce sojuszników, Brytyjczyków i Francuzów, tajemnicę enigmy, nie żądając nic w zamian, kiedy Polska tak wiele potrzebowała, przede wszystkim uzbrojenia. W 1940 roku Francuzi i Brytyjczycy doskonale rozumieli, jakie znaczenie ma możliwość odczytywania niemieckich depesz i gotowi byli dać bardzo wiele za poznanie sekretu enigmy do końca, ale nie umieliśmy tego wykorzystać. Przywiozłem to z mojej podróży do Inverness. I ciekaw jestem bardzo. Czy odgadniesz, z której to jest destylarni? Alastair Denniston, szef kryptologów brytyjskich. Proszę cię bardzo. Stuart Menzies, szef brytyjskiego wywiadu. No cóż, sam ułatwiłeś mi odpowiedź. Aczkolwiek nie przepadam za Highlandem.
ale chyba nie po to chciałeś się ze mną spotkać, co? Bertrand odrzucił naszą propozycję pracy nad Enigmą z udziałem Polaków. Nigdy nie darzył nas sympatią. Musiało się jeszcze coś wydarzyć. Z tego, co wiem, to Bertrand utracił swoje berlińskie źródło informacji o Enigmie z chwilą wybuchu wojny. Dlatego Polacy zyskali u niego podwójną wartość. Jeszcze przed wojną Polacy przysłali nam wszystkie metody łamania niemieckiego szyfru. Tak, tak, na konferencji w Warszawie. Wobec tego nie są nam potrzebni ani oni, ani Bertrand. Problem jest dużo bardziej skomplikowany. Otóż Nox nie do końca zrozumiał polskie metody. Dlatego po powrocie do Anglii musieliśmy wyszukać i zatrudnić kilku bardzo zdolnych matematyków, ale oni jak do tej pory nie zdołali złamać ani jednej niemieckiej depeszy. Podejrzewamy, że z chwilą wybuchu wojny Niemcy musieli coś zmienić w maszynie. No to jak? Nasi matematycy rozkładają ręce. Polacy sobie poradzą? Pamiętaj, że Polacy mają 10-letnie doświadczenie w pracy nad Enigmą. I jestem pewien, że gdyby mogli popracować z naszymi specjalistami, to znaleźlibyśmy źródło problemu. No dobrze. Napiszę w tej sprawie do pułkownika Rivetta, ale nie obiecuj sobie zbyt wiele. Menzies mówił o szefie francuskiego wywiadu wojskowego. Polacy muszą nieodzowni. Wstrzymajcie się na razie z wysłaniem dokumentów do Francji. Musimy zachować jakieś argumenty do dyskusji. Będę ci bardzo wdzięczny. Mocarstwa demokratyczne opieszale przygotowywały się do nadchodzącej wojny. Brytyjski korpus ekspedycyjny, którego pierwsze oddziały przybyły do Francji już 4 września 1939 roku, był zbyt słaby i nieliczny, aby odegrać jakąkolwiek rolę. A Francuzi, ufni w potęgę linii Maginota, szybko przerwali zbrojną akcję i już nie kwapili się do dalszych działań wobec nazistowskich Niemiec. Duch linii Maginota sparaliżował również francuski wywiad, choć wydawać by się mogło, że ten wobec rosnącego niemieckiego zagrożenia ma kapitalne znaczenie. A rząd francuski miał już niepodważalne dowody hitlerowskich zamiarów i przygotowań do agresji. Alistair Denniston, szef kryptologów brytyjskich, i Dilwyn Knox, główny kryptolog, pracowali w pałacyku w Bletchley Park, 80 km na północ od Londynu. Komunikowali się ze swoimi francuskimi kolegami za pomocą dalekopisu, ale korespondencję utajniali za pomocą Enigmy. Miałem rację. Oczywiście, że miałem rację. A cóż za niesamowite oświadczenie, drogi przyjacielu. Przecież wiadomo, że ty zawsze masz rację. Miałem rację, żądając przekazania płak Zygalskiego Polakom i wysyłając Turinga do Paryża. Bo właśnie wrócił. I jak mu się podobał Paryż, a Paryżan... Daj spokój żartom. To jest bardzo ważne. W obecności Turinga Polacy złamali szyfr. Złamali szyfr. Tak, słyszę. Inaczej mówiąc, zrobili to, nad czym my się męczymy od pół roku. Te płachty działają. Ale dlaczego to my sami nie złamaliśmy tego szyfru? Ja powiem otwarcie, że to był nasz błąd. Zamieniliśmy oznaczenia dwóch wirników, a po powrocie Turinga naprawiliśmy błąd i przeczytaliśmy niemiecką depeszę. No proszę. To działa. Czyli jednak... Miałem rację. Masz rację, to prawda. Polscy kryptolodzy znaleźli dla siebie miejsce w willi pod Paryżem, która odtąd uzyskała kryptonim PC Bruno. Francuzi zatrudniali tam wartowników, kucharzy, kierowców i również 7 kryptologów hiszpańskich, wyciągniętych z obozu internowania po wojnie domowej w Hiszpanii. Ale oni zajmowali się szyframi włoskimi. To polscy kryptolodzy musieli łamać i odczytywać szyfry niemieckie. A nadchodził czas,
kiedy to zajęcie uzyskiwało szczególne znaczenie. 9 kwietnia 1940 roku. Okręty Kriegsmarine załadowane oddziałami desantowymi zbliżały się do brzegów Norwegii. Dwa dni wcześniej admiralicja brytyjska otrzymała od szpiegów meldunki o ruchach okrętów niemieckich. Chodziło o 10 niszczycieli z wojskiem zmierzających do Narwiku oraz ciężki krążownik z eskortą idący w stronę Trondheim. W Londynie uznano, że okręty niemieckie zamierzają przedrzeć się na Atlantyk i brytyjskie siły posłano na północ Morza Północnego. Nawet informacja o storpedowaniu przez polski okręt podwodny ORP Orzeł transportowca Rio de Janeiro została zlekceważona. Hitlerowska inwazja okazała się całkowitym zaskoczeniem. Rząd norweski powołał do wojska około 50 tysięcy ludzi, którzy podjęli ofiarną walkę, ale nie mogli odeprzeć dobrze wyekwipowanych i wyszkolonych żołnierzy niemieckich. 10 kwietnia 1940 roku alianci wysłali na wody norweskie swoją flotę, a 14 kwietnia przystąpili do wysadzania desantów. Ale te oddziały były za słabe i niedostatecznie uzbrojone, by mogły udzielić pomocy wojskom norweskim toczącym zacięte boje z najeźdźcom. Opóźnienia z początków tej kampanii nie udało się nadrobić. Alianckie stacje nasłuchowe przechwytywały niemiecką łączność radiową w Norwegii, a nasi kryptolodzy, mając tak dużo materiału, od 15 kwietnia odczytywali po kilkaset depesz dziennie. Nie wiedzieli jednak, że alianckie sztaby nie wypracowały skutecznych mechanizmów przekazywania informacji z dekryptażu do walczących oddziałów. Ich wysiłek miał minimalny wpływ na losy kampanii. To jednak nie było najgorsze. Bez zmian? Czytamy depesze z Norwegii. Wszystkie pozostały nieczytelne. W nowym formacie. Co Anglików? To samo. Większość depesz nieczytelna. Potwierdza się. Zmienili format klucza. Co to oznacza dla nas? Że jesteśmy głusi i ślepi, panie majorze. Poza Norwegią. Ale z czasem zmiany dojdą i tam. Tak radykalne zmiany wprowadza się zazwyczaj przed dużymi operacjami wojskowymi. Uderzą na Francję? A my jesteśmy bezradni. Ty dokąd? Pakować walizkę. A to dlaczego? Skoro Niemcy zmieniają szyfry przed kampanią, to nie przychodzi nam nic innego do głowy, jak to, że celem jest Francja. A po kilku miesiącach spędzonych tutaj nie sądzę, żeby Francja zdołała się obronić. Za tydzień lub dwa będziemy siedzieli w samochodzie albo pociągu, kryjąc się przed niemieckimi bombami. A ja nie chcę się śpieszyć z pakowaniem. A tak jak w Warszawie. Jerzy Różycki miał rację. Zmiana sposobu użycia Enigmy rzeczywiście stanowiła preludium do nowej wojny. 10 maja 1940 roku Wehrmacht zaatakował Belgię, Holandię i Francję. Wydawało się, że po raz pierwszy od uderzenia na Polskę Hitler przecenił siły swoich wojsk, rzucając je na mocarstwo chronione przez potężne umocnienia linii Maginota. W tym czasie brytyjscy kryptolodzy znaleźli nową metodę łamania szyfru i podzielili się nią z Polakami, którzy jednak nie korzystali z niej długo. Niemcy obeszli linię Maginota, kierując uderzenie na Belgię i atakując na południu przez Ardeny, czego alianci nie spodziewali się, uznając, że górzysty teren jest nieprzejezdny dla czołgów. Tych, gdy przedarły się na francuskie równiny, już zatrzymać nie można było. Wobec wyłaniającej się klęski Francuzi postanowili ewakuować nasz zespół. Jednakże szef radiowywiadu, Gustave Bertrand, nie zdecydował się na wysłanie polskich kryptologów do Londynu, o co zabiegali Brytyjczycy. Tam byliby bezpieczni, ale Bertrand nie chciał tracić takiego atutu. Dlatego kryptologów wysłano najpierw do północnej Afryki, a gdy wygasły walki, przerzucono ich do nieokupowanej południowej Francji. Na początku 1942 roku polski zespół poniósł pierwsze straty w ludziach. W czasie podróży statkiem z Algieru, gdzie nasi kryptolodzy utworzyli filię ośrodka,
W katastrofie morskiej zatonął Jerzy Różycki i dwaj inni kryptolodzy. A wkrótce kryzys w stosunkach między francuskim wywiadem i polskimi kryptologami, czy szefami polskich kryptologów, eksplodował z całą siłą. Z Londynu nadeszła tajna informacja, że alianci przygotowują inwazję na Afrykę Północną, a jej skutkiem może być wprowadzenie wojsk niemieckich do nieokupowanej dotychczas strefy Francji, gdzie działali polscy kryptolodzy. Po północy 8 listopada 1942 roku wojska brytyjskie i amerykańskie zaczęły lądować po obu stronach Algieru. Tam wojska francuskie stawiły słaby opór, ale podjęły zaciętą obronę w rejonie Oranu i Casablanki. Jednakże w większości miejsc przerwały walkę już następnego dnia, 9 listopada. Niemcy na te wydarzenia zareagowali szybko. 5 dni później, 14 listopada, obawiając się, że alianci wykorzystają Afrykę Północną jako bazę do inwazji na południową Francję, wprowadzili tam swoje wojska. Pozostawili nieobsadzony pas dookoła bazy morskiej w Toulonie, ale niespełna 2 tygodnie później niemieckie oddziały wdarły się do bazy. Francuskie załogi zdążyły zatopić większość okrętów, aby zapobiec przejęciu ich przez wroga. Polscy kryptolodzy byli już poza rejonem tych wydarzeń. Major Bertrand odrzucił polskie i brytyjskie projekty ewakuacji i wysłał ich w niebezpieczną wyprawę przez granicę z Hiszpanią. 2 grupy polskich kryptologów zdołały przejść. Obie zostały przy tej okazji ograbione przez przewodników. W Hiszpanii trafili do więzienia, acz po kilku miesiącach za pośrednictwem Czerwonego Krzyża polskie komórki ewakuacyjne przerzuciły ich przez Portugalię, Gibraltar do Wielkiej Brytanii. 3. grupa, w której był Palut, Fokczyński oraz Gaca, zostali schwytani przez Niemców. Grupa Langera i Ciężkiego, prowadzona przez francuskiego przewodnika, zmierzała do Hiszpanii. Przewodnika nie ma. Może poszedł się rozejrzeć. Co, w nocy? Może za potrzebą. Aresztowani w marcu 1943 roku Langer i Ciężki nie zostali rozpoznani jako oficerowie polskiego wywiadu. Niemcy nie uznali ich nawet za jeńców wojennych i skierowali ostatecznie do cywilnego obozu internowania. W marcu 1944 roku przeniesiono ich do zamku Eisenberg. Mam zostać? To chyba nie będzie konieczne. Proszę usiąść, panie pułkowniku. Czy ma pan coś przeciwko temu, że będę używać pańskiego stopnia wojskowego? Umieścili się nas w obozie internowania, w którym stopnie wojskowe nie mają znaczenia, więc proszę używać określenia, które pan uzna za właściwe. No, nie chcieliśmy urazić pańskiego honoru oficera. Przeciwnie, bardzo go szanujemy. Ale musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Hans Pitsch, matematyk, funkcjonariusz Abwehr. Czy możemy liczyć na rzeczową rozmowę o pańskiej służbie? Czy też będziemy zmuszeni przekazać sprawę w ręce służb o, powiedzmy, bardziej policyjnym charakterze? Wyznaję dość staroświeckie pojęcie honoru i nie zmienią tego żadne okoliczności ani groźby. Kierował pan komórką odpowiedzialną za konstrukcję szyfrów Wojska Polskiego i dekryptaż szyfrów państw obcych. Tak. Jako kierownik wypełniał pan zadania o czysto administracyjnym charakterze. Jestem dyplomowanym oficerem, nie kryptologiem. Powiem więcej, nie mam pojęcia o kryptologii. Więc nie interesował się pan wynikami poszczególnych sekcji, ani nie miał pan wglądu w ich działalność. Czyż tak? O wynikach oczywiście wiedziałem, ale nie potrafiłbym ich opisać. A może pan zasugerować, kogo moglibyśmy zapytać o szczegóły, których pan nie zna? Nad waszymi szyframi pracowała grupa matematyków.
ale nie mam pojęcia, gdzie obecnie się znajdują. Kto nadzorował ich pracę? Major Ciężki, szef sekcji niemieckiej. Gdzie możemy go szukać? Proszę nie robić z siebie idioty. Skoro dotarł pan do mnie, to wie pan doskonale, że major Ciężki znajduje się także tutaj, w tym obozie. No dobrze. To wrócimy do tej rozmowy po spotkaniu z majorem Ciężkim. Co stało się takiego, że Niemcy, którzy tak długo całkowicie lekceważyli naszych oficerów, którzy znaleźli się w ich obozie internowania, nagle się nimi zainteresowali? Dopiero po roku od schwytania naszych kryptologów, w marcu 1944 roku do zamku Eisenberg przyjechała specjalna komisja. Co więcej, wykazywała się dużą znajomością tematu. Ogromnie wiele wiedzieli o działalności naszego biura szyfrów przed wojną. Czyżby kluczem do tej zagadki był Gustave Bertrand? Więc twierdzi pan, że to były okazjonalne sukcesy, a nie systematyczny dekryptaż? Właśnie tak. No to powtórzmy. W jakim okresie udawało wam się czytać szyfr? Polski wywiad interesowały przede wszystkim szyfry sowieckie. Jak panowie wiecie, nasz sztab główny uznawał Sowietów za wroga groźniejszego niż Niemcy. Do sekcji wschodniej trafiali najzdolniejsi i największe środki, co ja osobiście miałem za złe pułkownikowi Langerowi. Rozmawiamy o waszej pracy nad naszymi szyframi. Powtórzę pytanie. W jakim okresie udawało się wam czytać nasz szyfr? Mieliśmy pewne sukcesy. Od połowy lat 30. do jesieni lub zimy roku 38. To się skończyło, kiedy nasi specjaliści orzekli, że w maszynie wprowadzono zmiany uniemożliwiające dalszy dekryptaż. To dlaczego zaprosiliście Anglików i Francuzów do Warszawy? Musieliście mieć coś ciekawego dla nich. Liczyliśmy na współpracę z nimi. Ściślej mówiąc, na ich pomoc przy przełamaniu kryzysu. Biuro szyfrów nie miało takich środków jak nasi sojusznicy. Nic jednak z tego nie wyszło. Francuzi mieli bardzo słaby zespół kryptologów, a Brytyjczycy zupełnie nas zlekceważyli. A w czasie wojny nie pracowaliście dalej nad szyfrem? Nie wiem, co robili inni koledzy. Po wybuchu wojny dotarłem do Afryki jako uchodźca. To zresztą możecie sprawdzić u sekretarza waszej komisji rozejmowej w Algierze. Mieszkaliśmy w jednym hotelu i często widywaliśmy się przy śniadaniach. Żyłem tam bez kontaktu z innymi kolegami i praca nad szyfrem byłaby moim ostatnim zmartwieniem. To jak to się stało, że pan i pański szef, pułkownik Langer, zostaliście aresztowani na granicy Hiszpanii i Francji? Dostałem od niego list. Był poza wojskiem, bez środków do życia. Przyjechałem do Francji, żeby zabrać go ze sobą do Afryki, gdzie życie było tańsze. Wiecie panowie, zawodowa lojalność. Szkoda, że wasi zwierzchnicy nie czuli się do tego zobowiązani. Widocznie nie byliśmy im potrzebni. Pech chciał, że nie zdążyliśmy wyjechać, zanim wasze wojska zajęły południe Francji. Pozostawała droga do Hiszpanii, a stamtąd do Afryki. Resztę panowie znacie. Odprowadzić. Wierzysz w jego zeznania? Powiedziałbym, nie znalazłem punktu zaczepienia. Nie mamy żadnych śladów, że Polacy przed wojną odnieśli sukces, choć bez wątpienia nad tym pracowali. Co więcej, nie mamy żadnych sygnałów, że Angloamerykanie odczytują nasz szyf. Admirał Canaris będzie zadowolony. Jutro rano muszę być w Paryżu. To, co się tam dzieje, jest o wiele ważniejsze niż rozważanie nad tym, czy Polacy przed wojną odnieśli sukces w walce z naszymi szyframi. Niemcy już nie podejmowali przesłuchań polskich oficerów. Oficerowie Abwehry, którzy dostali się do alianckiej niewoli, zeznali, że w czasie przesłuchań w zamku Eisenberg polscy oficerowie byli tak bardzo wiarygodni, że Niemcy stracili zainteresowanie tym tematem. Więcej już na zamek Eisenberg nie przyjechali.
Tak, nasi oficerowie, działając w skrajnie trudnych warunkach, uratowali dla aliantów sekret Enigmy, kluczowy sekret II wojny światowej. Dzięki temu alianci mogli wygrać najważniejsze kampanie. Tak było w wielkiej bitwie o Atlantyk, która mogła zadecydować o losach wojny. W 1942 roku U-boty, zatapiając ponad 1000 alianckich statków, zagroziły odcięciem Brytanii od dostaw surowców, co mogło załamać gospodarkę tego państwa. W grudniu tego roku kryptolodzy w Bletchley Park dzięki polskiemu odkryciu złamali nowe szyfry Kriegsmarine. Odczytywanie depesz pozwoliło namierzać pozycje U-botów i niszczyć je. Niemiecka flota podwodna zaczęła tracić tak dużo okrętów, że w maju 1943 roku admirał Dönitz wydał rozkaz wycofania U-botów z północnego Atlantyku. Czy znajomość szyfrów Enigmy pozwoliła odnieść strategiczne zwycięstwo pod Kurskiem w lipcu 1943 roku? Hitler wysłał tam prawie 1 000 000 żołnierzy. Armia Czerwona lepiej przygotowała się do boju, kierując do bitwy prawie 2 miliony żołnierzy. Co najważniejsze, radzieccy dowódcy zgrupowali 70% swoich sił na planowanych kierunkach niemieckich uderzeń. Musieli więc znać niemieckie plany. Brytyjczycy utrzymują, że odczytując niemieckie depesze zaszyfrowane w Enigmie, dowiedzieli się o głównych kierunkach niemieckich uderzeń oraz terminie rozpoczęcia operacji i poinformowali o tym Stalina. Wielka bitwa pod Kurskiem zakończyła się radzieckim zwycięstwem, choć straty Armii Czerwonej były pięciokrotnie wyższe. Historia II wojny światowej zna jeszcze wiele przykładów, w których poznanie niemieckich planów przesądziło o wynikach kampanii. Choć historycy niechętnie przyznają, że zwycięstwa osiągnięto dzięki pracy kryptologów, a nie geniuszowi dowódców i męstwu żołnierzy. Czołem, panie majorze. Czołem, panie pułkowniku. Już nie pułkowniku. Od wczoraj zdemobilizowany. Trochę trudno się do tego przyzwyczaić. Po 30 paru latach w mundurze. Można? Ja dostałem wezwanie na komisję za 2 tygodnie. A przy okazji Anglicy przysłali to. Oferta cywilnych szkoleń. Takie przekwalifikowanie, rozumiesz? Kurs garncarstwa i kurs tkactwa ręcznego. Wyobrażasz sobie majora Ciężkiego przy kole garncarskim? Trochę bardziej niż przy warsztacie tkackim. Dużo myślę o przeszłości. Wiele zrozumiałem, ale jedna rzecz nie daje mi spokoju. Te przesłuchania w obozie. Przez rok Niemcy nie orientują się, kogo mają. A tu nagle przyjeżdża do zamku komisja i zaczyna rozpytywać o naszą przedwojenną, wojenną pracę. Wyprowadziliśmy ich w pole, zgoda, ale obiecali, że wrócą. To dlaczego nie wrócili? Też o tym myślałem. Rejewski mówi mi, że 3 miesiące przed naszymi przesłuchaniami aresztowano w Paryżu Bertranda. A kilka miesięcy potem był już w Londynie i pił z naszymi piwo. Można się tylko domyślać, za jaką cenę kupił sobie wolność. Ty mieszkasz i ja... To już kończę, siadaj proszę. Tak my się nawinęgo i wywalimy się. Emil Nox. Tak. Dobra, proszę. Nieważne. To była kradzież. Nigdy tego nie rozpracowali. Przed laty musieli ukraść i czekali na rozwój. Każdy by tak mógł zrobić. Ale na początku musieli ukraść. Albo kupić. Proszę bardzo. Na razie. D.
Gilly Knox wkrótce zmienił zdanie, ale jego fałszywa i tak krzywdząca dla Polaków opinia miała przed sobą długą przyszłość. Zaczęła żyć własnym życiem. Dlaczego? Otóż w 1973 roku Gustave Bertrand wydał wspomnienia, w których uczciwie przedstawił rolę Polaków przy złamaniu szyfru Enigmy. Zdaniem brytyjskich tajnych służb było to przedwczesne, trwała zimna wojna, a metody wypracowane przez Polaków wciąż były używane przy łamaniu szyfrów sowieckich. Należało więc tę rewelację Bertranda otoczyć szyfrem dezinformacji, aby wyrobić przekonanie, że wystarczy chronić sprzęt, maszynę szyfrującą przed kradzieżą, a szyfry pozostaną bezpieczne. Niestety większość czy duża część brytyjskich kryptologów uwierzyła w tę dezinformację i ona wciąż żyje. Dlatego chyba najwyższy czas, aby przywrócić naszym polskim bohaterom, kryptologom ich właściwe miejsce w historii. Nie mogli wrócić do kraju, a niezdolni do adaptacji w nowym świecie szybko zeń odeszli, samotni i rozczarowani. Pułkownik Guido Langer zmarł w 1948 roku w nędzy, w angielskim hotelu. Miał 54 lata. Major Maksymilian Ciężki zmarł w Londynie na nowotwór płuc w 1951 roku. Miał 53 lata. Wcześniej władze Polski Ludowej pozbawiły go obywatelstwa. Marian Rejewski wrócił do Polski, ale musiał ukrywać swoje zasługi. Pracował jako referent w Bydgoszczy. Antoni Palut zginął w obozie od amerykańskiej bomby. Edward Fokczyński kilka tygodni później zmarł w tym samym obozie z wyczerpania. To oni wygrali II wojnę światową.